Andrzej pochodził z Betsajdy nad Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał ze świętym Piotrem, swoim starszym bratem i jego teściową w Kafarnał. Był, podobnie jak Piotr, rybakiem. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy ten przyjmował chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił do Chrystusa, to on przyprowadził do niego Piotra. Andrzej był pierwszym uczniem powołanym przez Jezusa na apostoła. Apostołowie Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na stałe dołączyli do tłumu wchodzących za Jezusem. Po pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei, do swoich zajęć. Byli zamożnymi rybakami, skoro mieli własne łodzie i sieci. Właśnie przy pracy Chrystus po raz drugi ich wezwał. Odtąd pozostaną z Nim aż do Jego śmierci i wniebowstąpienia. W spisie apostołów wymieniany jest na drugim lub na czwartym miejscu. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnał Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudów Kanie Galilejskiej i cudownego rozmnożenia chleba. W tradycji usiłowano wybadać ślady jego apostolskiej działalności po zesłaniu Ducha Świętego. Orygenes wyraża opinię, że święty Andrzej pracował w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. Byłby to zatem apostoł Słowian, których tu właśnie miały być pierwsze siedziby. Według świętego Hieronima, święty Andrzej miał także pracować w Poncie, w Kapadocji i w Bityni, skąd udał się do Achai. Ten sam pogląd potwierdza Teodoret, że święty Andrzej przeszedł z Scytii do Turcji i Epiru, aby zakończyć życie śmiercią męczeńską w Achai. Wszystkie źródła są zgodne, że święty Andrzej zakończył swoje apostolskie życie śmiercią męczeńską w Patras w Achai, na drzewie krzyża. Patras leży na Peloponezie, przy ujściu Zatoki Korynckiej. W Patras 30 listopada roku 65 lub 70, przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością. Cieszył się, że umrze na krzyżu jak Jezus. Litera X jest pierwszą literą imienia Chrystus w języku greckim. Kult świętego Andrzeja był zawsze w kościele bardzo żywy. Liturgia bizantyjska określa świętego Andrzeja przydomkiem protokleros, to znaczy pierwszy powołany, gdyż obok świętego Jana jako pierwszy został przez Chrystusa wezwany na apostoła. Achaja chlubi się przekonaniem, że jej pierwszym metropolitą był święty Andrzej. Dla prawosławnych święty Andrzej jest jednym z najważniejszych świętych. Nazywają go również apostołem Słowian. Według ich tradycji święty Andrzej dotarł nad Dniepr i Don i jest założycielem Kijowa. W 356 roku relikwie świętego Andrzeja przewieziono z Patras do Konstantynopola i umieszczono je w kościele świętych apostołów. Krzyżowcy, którzy w czasie czwartej wyprawy krzyżowej w roku 1202 złupili Konstantynopol, zabrali relikwie i umieścili w Amalfi w pobliżu Neapolu. Głowę świętego Andrzeja papież Pius II w XV wieku kazał przewieźć do Rzymu, do Bazyliki świętego Piotra, uważając, że skoro wspólna chwała połączyła obu braci, ta sama chwała powinna połączyć także ich ciała. 25 września 1964 roku papież Paweł VI zwrócił głowę świętego Andrzeja kościołowi w Patras. Kościół grecki posiada także relikwie krzyża, na którym umarł święty Andrzej. Natomiast relikwie prawej ręki apostoła znajdują się w moskiewskim soborze bogojawleńskim. Od 2003 roku cząstka relikwii świętego Andrzeja jest także w Polsce, w warszawskim kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym. Święty Andrzej jest patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów i rzeźników. Ten orędownik zakochanych wspomaga w sprawach matrymonialnych i wyprasza potomstwo. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła. Pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.